Panie marszałku, Wysoka Izbo. Przedstawiam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z druku 2851 o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z druku 2848. Marszałek Sejmu zgodnie z artykułem 37 ust. 1, artykuł 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała w dniu 9 grudnia bieżącego roku powyższy projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 12 grudnia wnosi, by Wysoki Sejm raczył uchwalić projekt ustawy z druku 2848 bez poprawek. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani poseł.